Witam Was w taki pochmurny, mglisty dzień, ale obiecałem, że po miesiącu użytkowania paneli podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami. Więc tak to wygląda, moi drodzy, że dokładnie 2 tygodnie po zmontowaniu tych paneli przyjechali do mnie z elektrowni i zamontowali licznik. No i zaraz przyjdziemy i powiem dalej co i jak. Przejdziemy do plownika i powiem Wam, jak to wyglądało przez ten miesiąc czasu. Co prawda pogoda była w tym miesiącu, jaka była przez ten miesiąc. Nie czarujmy się. Teoretycznie u mnie taki jeden dzień był tylko prawdziwie słoneczny. My jesteśmy już przy falowniku. Urządzenie jest włączone, chodzi. No i podejrzymy sobie, jak to wygląda. No jest w tej chwili godzina 9 rano, słuchajcie. Jest dzień, jaki widzieliście. W tej chwili tylko wyprodukowało prądu 0,49 kW. Ale przez ten miesiąc czasu wyprodukowało mi 473 kW. W tej chwili produkuję z prędkością 0,21 0,22 kW na godzinę. No mamy dopiero, jak to się mówi, rano. Falownik włączył się o 6. No ale przy takiej pogodzie, jaka jest, to tak to widzicie, wygląda. Co mogę powiedzieć? Był jeden piękny, słoneczny dzień. To produkowało niecałe 4 kW wtedy na godzinę. I wyprodukowało mi w ciągu jednego dnia, bo tu jest today, czyli jeden dzień, nie? Dzisiejszy dzień. Wyprodukowało mi ponad 30 kW na godzinę. No, sami wiecie, jaki ten miesiąc jest. Pochmurny, deszczowy. Praktycznie więcej jest dni pochmurnych niż słonecznych. A jednak coś tego prądu wyprodukowało. No słuchajcie, no przy takim dniu jak dzisiaj, no to jest maciupeńko, nie? Powiedzmy, nie? Ale to jest dopiero 9 rano, no do godziny 18 czy tam 19, no to tam troszkę jeszcze nabije, no. No nie mogę się doczekać, żeby tak faktycznie zobaczyć, powiem Wam, jak będzie przy takich faktycznie przepięknych, słonecznych dniach. No kwiecień to już jest taki miesiąc, już powinny być takie dni, no i wiecie, jak jest, nie ma. Nie było słoneczka w tym miesiącu tak dużo, nie? No jeszcze Wam pokażę Wam na liczniku, jak to wygląda. No to jest licznik, który mi zamontowała elektrownia. I teraz przejdziemy do... Jest. Ja zużyłem, powiedzmy, w tym czasie, bo wyzerowany był licznik, 80 kW. Na dziennej taryfie, na nocnej 133,9 i teraz przejdziemy do... A tak, a wyprodukowane mam na dziennej taryfie 204,9 kW, na nocnej 182,3 kW. Z tym, że prawdopodobnie będę przechodził, bo ja miałem kiedyś te dwie taryfy i tak mi zamontowali, ale będę zmieniał na jedną taryfową. Tak, żeby mieć tylko jedną taryfę, nie dwóch, bo ja miałem tam nocną weekendową. I teraz w tej chwili mi też tak zostawili, ale chcę przejść na ten. No. Także zapas mam, już mam spory wyprodukowany prądu. No tak to się przedstawia. Obiecałem wszystkim tym, którzy mnie oglądali, że pokażę po miesiącu, jak to wygląda. Pokazałem. Jeżeli będą jakieś, będę dalej, jak to się mówi, sprawdzał, jak to jest, to też podzielę się z Wami, jak to mi działa, jak to się spisuje. Także zainteresowanych zapraszam.